W ogóle ta kamerka jest doskonała, bo zobacz, ona łapie ostrość na rzeczy z tyłu, a nie na mnie. Ja nie mogę zobaczyć, bo zmieniłeś się w logo OBS-a. Aha, no to czemu nic nie mówisz? No powiedziałem. Ona nie ma fizycznych przycisków, nie ma opcji konfiguracji, nigdzie nic. Nie możesz kręcić takim tym małym obiektywem. Nie ma czegoś takiego, ale mogę zrobić tak na przykład, czekaj. O. No siema. Super. Tylko, że jakość u mnie jest taka otrzymywana, że to w zasadzie nie sprawiło, że byłeś bardziej sfokusowany, bo składałeś się z 3 pikseli. To jest trust. Musisz zaufać, jeszcze to jest złe. Tak, już ufam. Dobrze, to grubość zaczęło, to chyba możemy zaczynać naprawdę. A, czyli to była część. Dobrze, fajny pomysł. Firma Trust nigdy już nie sprzeda nam żadnej reklamy. Och, nie. O nie. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie podcastu CD Action Air. Jest ze mną znowu bardziej duchem niż ciałem Krzysiek Bastian Friedenberger. A ze mną również bardziej duchem, ale ciałem zawsze blisko w moim umyśle Dawid Spikane Bojarski. Zapraszamy, powitajmy oklaskami. Tak, poczekam na oklaski. Mi się wydaje, że ktoś się przeprowadzi samochód i w tym momencie zaczął klaskać sobie. Proszę, proszę o ciszę, teraz oklaski dla mnie lecą. Dobra, a potem znowu kolega wjedzie w barierkę. No. W tym odcinku porozmawiamy sobie o Batman Arkham Shadow, ale się nie ekscytujcie, jeśli pierwszy raz słyszycie tę nazwę i nie znacie kontekstu. O pewnej bardzo popularnej grze, która najwyraźniej zaskakująco źle się sprzedała. W ogóle pierwszy raz spojrzałem w kamerę, pierwszy raz spojrzałem w was, także cześć. O Falloutie 5, o Switchu 2, no także o tym, że nawet jak odniesiesz sukces, to korporacja i tak zamknie twoje studio. Zapraszam. Ale najpierw powiedz mi, w co grałeś. I mam nadzieję, że w coś grałeś. Grałem. Sporo to jest duże nadużycie. Ale słuchajcie, grałem Czekaj. Bo ja powiedziałem, że byś powiedział, w co grałeś, ale w ogóle nie wyjaśniliśmy, dlaczego w takim setupie nagrywamy. No to może wyjaśnimy. Gram teraz w pracę zdalną, ponieważ to jest tak, że jak się ma dziecko, to te dziecko tworzą dwie osoby i potem jak się jedna osoba z tych ludzi popsuje, no to druga musi być w domu w razie czego. No i to się właśnie wydarzyło, w sensie mojej żonie strzelił kręgosłup, rwa kluszowa, cokolwiek, nie wiemy w sumie. Jest, już jakoś może chodzić, ale bez przesady, no i jestem w razie czego do pomocy, do wyzwania. Na razie widzę, że gra w Balatro, więc nie jest tak źle. Wyobrażam sobie gorsze choroby, nie? Takie, które by mi nie pozwalały. Więc jak coś trzeba będzie ogarnąć babyka, to od tego jestem. Stąd taki układ dzisiejszy, a nie inny, ale no, w przyszłym tygodniu już powinno być wszystko w porządku. W co grałem? Super, tak, że pytasz, Dawid. Grałem w No Rest for the Wicked, czyli to jest ta adaptacja tej piosenki Ain't No Rest for the Wicked. I ona polega na tym, że w ogóle nie przypomina tej piosenki. No tak naprawdę, no to grałem i odwaliłem prawdziwego dziennikarza. Takiego, wiecie, takiego cuphead'owego, nie? Że gra i nie może tutoriala przejść. No to wyobraźcie sobie, że ja wrzuciłem kawałek nagrania na nasz Discordowy CD Action, tam wewnętrzne, redakcyjne. No i tam kolega, jeden z nich, właśnie Arkadiusz Ogoniąc, się pyta: o kurde, ale masz dobry sprzęt, już chyba dość daleko jesteś. A ja mówię: stary, nie, jestem w początkowej lokacji. Po prostu zmyliło mnie to, że mapa, jak pokazuje ci w grze, masz mapę, no to ona jakby jest obrysowana takim czarnym obwolutą. No to ja sobie stwierdziłem: aha, to jest jakiś zamknięty obszar, nie mogę przejść. A się okazało, że nie, ja po prostu mam iść cały czas w prawo. A ja zacząłem, wiesz, błądzić, eksplorować, szukać jakiegoś przejścia. I się tak dokspiłem na tym samym początku, jeszcze przed miastem, pierwszym bossem, że tego pierwszego bossa to ja na 3 kontrataki położyłem. Ale opowiedz, co to jest za gra, bo już jak ktoś nie wie, to... Graliście w Dark Souls, no to jest Dark Souls, ale od góry. I stworzone przez twórców Ori, dwóch odsłon, bardzo mroczne, bardzo dirty, ale z taką niesamowicie piękną oprawą graficzną. Piękną jak Dawid Bojarski na tle naszego studia. To taka se, 5/10. No słuchaj, kwestia, ostatnio masz dużo, dużo miłych komentarzy, że taki ładny chłopak się zrobiłeś. Dziękuję bardzo. No ja potwierdzam, bo wcześniej to strasznie byłeś, tak? Wróćmy do gier. No i to No Rest for the Wicked to jest w zasadzie takie Souls, ale od góry, co jest oczywiście okropnym, że tak to ujmę, uproszczeniem, ale chyba najłatwiej to sprzedać taką informację ludziom, którzy nie wiedzą, co to jest. Bardzo piękne animacje, stylowe w ogóle same animacje, przerywniki filmowe na silniku gry, które były ręcznie rysowane i mogłyby spokojnie być puszczone w kinie, moim zdaniem. To wygląda za dobrze. Ja po prostu każdą klatkę chłonąłem, nie? Jakby tego widowiska.
I co? No, gra się w to tak, że robicie Alt F4. Ta gra jest bardzo trudna. Naprawdę, w sensie, że tak trudna, że trochę się człowiek aż krzywi, ale wraca się do niej przyjemnie. W sensie, nie wiem, ja jakoś tak po tym Alt F4 zawsze się mi wracało jakoś tak z nową energią. Ale dosłownie używasz Alt F4? Dosłownie Alt F4 robiłem, bo stwierdziłem, że już 15 raz na głupi mopki ginę, a potem odpalam tę grę znowu, podchodzę do bossa i zabijam go za pierwszym razem, więc to tak działa, nie? Generalnie. Trochę tak czasami, no. No i tu jest ten sam proces. Trzeba się nauczyć dobrze sterować postacią, bo ta postać jest w sensie, i jest trochę inne podejście do sterowania zrobione. W sensie wiadomo, że się tam biega gałeczkami, atakuje się kwadratem, ale na przykład sprint jest tak X-em, jest automatyczny skok. Jak masz menu, no to z reguły jesteś przyzwyczajony, że zmieniasz pozycję w menu R1 i L1, a L2 i R2 zmieniasz jakby karty tego menu, nie? No jakby taka jest, a to jest na odwrót na przykład. I dużo z takich dziwnych głupotek, które, nie wiem, każą ci się tak naprawdę uczyć tego sterowania, które już się z tym tak się obyłeś tym na nowo, nie? Jakby zupełnie inaczej do tego. Nie wiem, to tak samo jestem w Soulsach przyzwyczajony, że kółkiem zawsze jest unik, a tutaj nie, tu jest X-em, czyli tym, co sprint, i trzeba tak jakby go maszować. Ale co możesz zremapować wszystko przecież? Właśnie, nie, bo tam jest... chyba, że można, bo tak mi się nie... ale tu jest jakby w tym samym, jest tak zrobione, że specjalnie jest jakby pod tym samym przyciskiem sprint co dodge, jakby wiesz, jakby w ten sposób. Aha, no i postać do myśli chodzi, nie... i trzeba tato trzymać X, żeby biegła, nie ma autobiegu, nie, więc... No ale to też, akurat ja lubię. Jak domyślnie chodzi i mogę poczuć, że wciskam sprint. Ta gra jest taka powolna, ale tak jest specjalnie zrobiona. Wszystkie jej ruchy tu są bardzo ociężałe. Ciężko jest nauczyć, ciężko instynktownie jest bić się z wrogami. Trzeba nauczyć się ich animacji. Tu jest jak w Sekiro. Bardzo walka oparta na kontrach. Kontry ci dają możliwość wyprowadzenia ataków specjalnych, które często kasują na strzała zwykłych wrogów, więc to jest fajne. Dużo rzeczy działa dziwnie. Na przykład po zginięciu się nie odradzają przeciwnicy. Po prostu oni się odradzają w dziwnych momentach. Gra jest bardzo zasobożerna też. Ja staram się robić takie streszczenie recenzenckie, słuchajcie, to co ograłem, będę z tego materiału też robił, ale ja nie natrafiłem jeszcze na te problemy takie, co były z wydajnością, co gra została mocno zminusowana na początku przez graczy. Nie uderzyło mnie to, bo dopiero ja zacząłem grać po pierwszym czy drugim patchu, kiedy to już zostało naprawione. Nie zmienia to faktu, że mój komp drze japy, a ta gra nie jest tak zaawansowana graficznie, nie? Szczególnie, że w ogóle strasznie jest ciemna i sporo rzeczy można było po prostu nie renderować, bo tego nie widać. Jest trochę za ciemna po prostu. Ja jeszcze mam, wiesz, monitor skalibrowany pod grafikę, to już w ogóle jest tragedia, nie? A nie robisz tak jak ja zawsze, że jak gra ci mówisz tak, że zrób tak, żeby ten symbol był tak widoczny, tak. A ja daję na pełną pizdę w prawo. I co mi kurwa zrobicie? I co mi zrobicie? Ja chcę widzieć, co się dzieje. Nieważne, że jest ciemna jaskinia. No ja to będę musiał sobie ustawić, bo ja mam jeszcze, wiesz, pod druk, więc mój ekran ma 20% jasności cały czas, nie? Po to, żeby symulować jak najbardziej papier. Więc jest ciężko. Ciężko się gra w takich ustawieniach. No i ja na te problemy mówię. Z wydajnością nie natrafiłem. Gra mi chodzi bardzo płynnie, a nie mam jakiegoś też super, nie wiadomo jakiego kompa, tylko że komp się drze cały czas. To wentylatory są rozkręcone. Coś tu jest z optymalizacją jeszcze nie tak. I też mam coś wrażenie, że ta gra jest niepotrzebnie tak trudna. W sensie, że moim zdaniem ten tutorialowy obszar jest spoko, tylko musisz mieć chęć eksploracji, a nie po prostu dostania się po bezpiecznej teoretycznie ścieżce do celu, do questa, do wykrzyknika, nie? Tylko po prostu zejdź w bok i trochę pobiegaj, poodkrywasz trochę fajnych broniek. No ta gra się w ogóle nijak nie tłumaczy, nie? Musisz sam sobie to wszystko doświadczyć. Jak chyba w Dark Soulsach, no tak naprawdę. No, mogła to być jedna z inspiracji faktycznie. Nie tylko gameplay, ale też tajemniczość, nie? Tajemniczość jest wątek fabularny, fabularyzowany, normalnie są postaci i przerwniki filmowe i mówię, pięknie animowane, ale jakby świat, jako świat, to sobie odkrywasz na własną rękę. Włącznie z jakimiś tymi, kim w ogóle jest twoja rasa, którą ty grasz, chyba to jest po prostu rasa, rodzaj człowieka, bo taki powykrzywiani jesteśmy, to ludzie zwracali na to uwagę, że ale dziwnymi postaciami się gra, no bo to nie jest człowiek do końca, nie? W sensie, że to jest jakiś chyba rodzaj człowieka, który ma super umiejętności, ale kosztem powykrzywiania. Bo cała gra jakby, ten konflikt taki jest troszeczkę, nie wiem, czy może być, że rasowy, w sensie, że
postaci niezależne zwracają na to uwagę, nie? Mhm. Że wiedzą, że jesteśmy inni, nie? No i gorsi jakby w mniemaniu tych NPC-ów, nie? Że tacy jesteśmy, że uciekają od nas i nie przypadają, niektórzy wręcz przeciwnie, och, ty jesteś wyjątkowy, praise the sun. Nie wiem, czy ta gra redefiniuje gatunek na nowo, bo tak się reklamuje, ale na pewno jak ktoś lubi dostać w mordę w grach, to to jest świetny sposób po Soulsach. Fajnie. A ty co grałeś? A ja grałem w Final Fantasy XIV, możemy przejść dalej. No, nie będę chyba dużo mówić, oprócz tego, że nadal no, wciągnąłem się strasznie, no, nadal robię, tak jak chyba mówiłem w zeszłym tygodniu, nie, że się wciągnąłem już w fabułę, że lecę po kolei. Może wciągnąłem się w fabułę, to jest dużo powiedziane, bo fabuła jest taka mocno rozproszona, ona nie jest, to nie jest jeden wątek, taki w takim rozumieniu klasycznym, RPG-owym, tylko on cię prowadzi przez trochę takie rzeczy, które byłyby sidequestami normalnie, ale to jest wszystko przypisane pod main story quest i no i trzeba zrobić, żeby niektóre rzeczy robić dalej, a no jakby jeśli nie mogę wejść do jednego regionu, żeby złowić rybę, to znaczy, że muszę zrobić teraz levele. I tyle, no. I trudno. Mam ważne pytanie, słuchaj, no. Odbiegnijmy może od samego finala. Mhm. Czy udało ci się ładnie już na tych rybkach zarobić? Czy zebrałeś coś, co jest na przykład unikatowe, co pozwala ci, nie wiem, coś odblokować albo zdobyć, wiesz co, sprzedać? Są ryby, które, bo jest oczywiście typowy dom aukcyjny taki, że można sobie wystawiać swoje rzeczy. I tak, no coś tam zarabiam, jak trafię na jakieś rzadsze ryby, które są potrzebne do czegoś i wiem, że ludzie je kupują, no to i to czasami da się sprzedać ileś tam ryb. I jeszcze, ja tu się jeszcze bardziej skupię, jak już będę miał więcej poodblokowywane, bo musisz wiedzieć, kurde, żebym ja wiedział dokładnie, sprawdzę, wyszukam to. W świecie Warcrafta jest tak, że można przykład zdobyć, wyłowić sobie wierzchowca. Wiesz, żółwia. No, to nie wiem, czy da się mounta wyłowić z, jakby łowiąc, ale jest masa różnych sposobów, żeby zdobyć miniony i mounty. Ale kurde, wyszukałem i odpowiedź, którą mi daje... Aha, wiesz dlaczego? Bo na komputerze w redakcji mamy domyślnie, na Edge'u mamy domyślnie Binga i podaje mi... nieprawidłowe odpowiedzi. No tak, ping. Dobra, nie sprawdzę teraz. Nie sprawdzę, ale... 1500 ryb co najmniej jest różnych w Finalu 14. Więc jest co... I oczywiście achievement jest za złapanie wszystkich. Także pozdrawiam. Wrócimy do tematu za 5 lat. No, ale... fajna jest to gra, no jest taka, naprawdę jest bardzo chillowa i to jest słowo, którego będę używał za każdym razem chyba do opisywania jej, bo ona jest taka, że nawet jak się dzieją jakieś rzeczy takie większe, to jest mocno taką grą dla komfortu. Przez to jak wygląda, jak brzmi, jakie ma tempo, jest zupełnie nie jak gry MMO, które lubię. Nie? Czy twoja postać ma anime uszka? Moja postać jest rasy Viera z Final Fantasy XII. Pisze się przez V. V-I-E-R-A. Jeśli dobrze to przeiterowałem. Więc owszem, nawet bardziej niż anime uszka. Okej. Okay. To są takie króliki, powiedzmy. Tylko, że inaczej, to są ludzie. Tylko, że z takimi króliczymi uszami. No i Final Fantasy XIV dodało możliwość zrobienia Viery rodzaju męskiego. Więc skorzystałem z tej możliwości. Okej, okay, tak to wygląda. Faktycznie, zrobiłeś to. Człowiek z króliczymi łóżkami. Bardzo dobrze. Dobrze, to tak. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. CD Express. Najpierw zrobiłem sobie szybciutkie kilka rzeczy, takie, żeby nie przedłużać tematów, których przedłużać nie warto. Batman Arkham Shadow. Świetny nowy tytuł od Rocksteady, wydaje Warner Bros. Otóż, nie ma mikropłatności, super. Otóż świetny nowy tytuł od Camouflage, czyli ludzi, którzy zrobili, być może Camouflage. Bardziej hardkorowi gracze kojarzą Republic, ale mniej hardkorowi gracze, albo bardziej, ale tacy w niszy, się obracający, o wow, było to wszystko słychać, zdrówko.
Tacy bardziej VR-owi gracze mogą wiedzieć o grze Iron Man VR. I to jest tych ludzi właśnie. Okay. Z tego, co widziałem, to... I faktycznie kiedyś, nawet nie wiem, czy nie gadaliśmy o tym w podcaście. A to nie była dobra gra? Że to, właśnie... że to była gra, która była spoko do pewnego momentu. Bo oni podstawy chyba zrobili dobrze, że latanie jako Iron Man jest fajne, ale sama gra, sam content tak zwany był chyba taki se. Więc nie wiem, czego się spodziewać. Oprócz tego, że tak, Batman Arkham Shadow jest grą VR-ową na Oculusa, na MetaQuest 3. I żal w komentarzach jest potężny na samym YouTubie. W sensie, no, nie dziwię się, jak masz taką markę Arkham, to myślisz sobie o jednym, a potem dostajesz coś innego, nie? No niestety, no jeszcze to boli tym bardziej, że Suicide Squad dopiero wyszło i ludzie są w ogóle rozczarowani tym, że nie ma Arkham, nie? Mm-hmm. No to macie. Przecież wszyscy macie... MetaQuest 3. Następny króciutki newsik jest taki, że Alan Wake 2 koszty produkcji dalej się nie zwróciły. Więc gra, która... I to jest gra, która się was sprzedaje najlepiej, tak? Ze wszystkich serii, okej. Okay. Ha, że ze wszystkich gier Remedy. Jest najszybciej sprzedającą się grą Remedy w historii, ale to... Że coś się najszybciej sprzedaje, to jest taki wytrych, nie? To jest taka... Ja bym temu nie ufał i to często jest używane po to, żeby się pochwalić czymś, jeśli nie ma się czym innym pochwalić po prostu, nie? No ale nie zmienia to faktu, że trzy różne nagrody na The Game Awards, masa innych nagród ale to jest gier roku. Świetna gra, nie? Tylko, że to właśnie nie może ludzie odrzuca to, że to jest horror, no ale z drugiej strony... Powodów jest kilka. Nie wiem. Raz, że to już, to już jest samo w sobie być może niszowe, bardziej niż Remedy zakładało. Dwa, że to jest gra, która wyszła na PC-cie, wyszła na Epiku. Więc to na pewno ją, w sensie na Epic Games Store. I to na pewno jej trochę sprzedaży zabrało, no ale pamiętajmy, że to jest problem dla graczy PC-towych, a gracze konsolowi z kolei mieli inny problem. Ta gra nie miała fizycznych wydań. To prawda. I to mogło jej przeszkodzić. No ale tam Remedy się tłumaczyło, nie, że to dla nich jest taniej, że dzięki temu ta gra nie kosztuje strasznie dużo, bo już dużo kosztowała. Kumam, no ale to jest trochę tak jak z wydawaniem magazynów z powodami, dla których magazyny jakby robisz tak, że wydajesz magazyn i jeśli on spada mu sprzedaż, to zmniejszasz nakład, dzięki czemu wydajesz mniej pieniędzy na produkcję, ale zmniejszenie nakładu sprawia, że do mniejszej liczby punktów sprzedaży trafi magazyn. Tak. I mniej osób to zobaczy. No i to jest analogiczna sytuacja. Nie masz fizycznych kopii, co sprawia, że jest taniej wyprodukować grę, bo nie musisz produkować fizycznych pudełek, no ale gra nie pojawia się na półkach obok innych gier, kiedy ludzie je przeglądają sobie w sklepie, nie? Tak jest. Ja wiem, że to pewnie już dzieje się coraz rzadziej, że ktoś sobie przychodzi do sklepu i ogląda, ale myślę, że nadal jest to pokaźna część sprzedaży, albo pokaźna liczba. W dalszym ciągu też gry mają to do siebie, że ludzie lubią kolekcjonować gry, nie? Więc to jest kolejny ten aspekt, że po prostu te fizyczne wydania są pożądane i będą cały czas, będą coraz mniej, ale będą. Co też mi przypomniało, jak ostatnio w ogóle też, bo nie mówiłem, grałem też w Manor Lords, ale grałem tak krótko, że nie było sensu się tej rozdrabniać, to dostałem informację właśnie, że na mailu, że dziękujemy za aktywowanie produktu na Steam i że twoja nowa subskrypcja jest powiązana z twoim kontem Steam. I wiesz, nie? Że to nie jest twoja gra, jest powiązana z kontem Steam, tylko twoja nowa subskrypcja. Tak. No to jest zabezpieczenie też prawne, nie? Ja tak sobie zacząłem o tym rozkminiać, że wiem, że zeszliśmy z Alana na subskrypcję i na pełne gry, ale też nie ma o czym gadać za bardzo. No, wiem, jaki jest z tego powód, że ten anal... Alan się nie sprzedaje. Ten anal się nie sprzedaje. Anal by się sprzedał akurat, wydaje mi się. To prawda. Jeszcze jak. Ale po prostu rozkminiałem sobie o tym, że
oni nie będą raczej, w sensie, nie, wydawca czy sklep nie będzie chciał wam zabrać gier, bo tak, bo ma taki kaprys, tylko ta subskrypcja to jest tak naprawdę zabezpieczenie przed tymi wszystkimi grami, które wygasają. Bo jest mnóstwo gier, które z jakiegoś powodu muszą być wycofane ze sprzedaży, by się skończyła licencja na coś. I tak nazwanie tego prawnie, że jest to subskrypcja, upoważnia do zajmowania tych gier ze sklepu. No. I że to nie jest tak, że wielki spisek, źli ludzie chcą nam po prostu znaczy, zabrać te gry. Trochę nie? Jest. Ja tu nie chcę bronić diabła, być adwokatem diabła, to jest takie ładne określenie, ale chodzi mi o to, że żeby nie patrzeć na to czarno-biało, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak się spojrzy na to szaro, to i tak nadal wychodzi na to, że zabezpieczają się prawnie, żeby móc dalej robić gry, które można sobie po prostu wyłączyć. I prawda też jest taka, że gdyby nie mieli takiej możliwości wydawcy, to tylko na przykład byłby nacisk ze strony różnych organów. No Unia Europejska lubi robić, wywierać naciski na takie sprawy, nie? Jasne. No, często się spotykam z tym, że na przykład w Stanach, jacyś komentujący w Stanach, nie wiem, czy na YouTubie, czy w internecie takim pisanym, mówią właśnie, wspominają o Unii Europejskiej, że może Unia Europejska coś z tym zrobi, bo oni wiedzą, że w Stanach to mają po prostu przesrane, nie? A Unia Europejska im tam czasami ciśnie różne korporacje, żeby coś tam zrobiły. Więc gdyby Unia się, albo ktokolwiek inny się pokusił o zmuszenie wydawców do zmiany tego, no to by inaczej były podpisywane umowy na licencje i tak dalej. No kurde, jakoś dawniej się dało, nie? Ja rozumiem, że teraz gry znikają. No ale... Znaczy nie, no dawniej się dało dlatego, że wiesz, kupiłeś GTA San Andreas, a po pewnym czasie on znika ze sprzedaży po 10 latach fizycznie Yellow i tyle. No tak, ale nadal była możliwość zagrania w to. Oczywiście. No bo znaczy, ja mówię, ja to tłumaczę, nie chcę bronić korpo hatwu, ja jestem ostatnią osobą, żeby to bronić, bo ja robię kurde serię o tym, że gierki, ale nie każdy to musi wiedzieć, to słucha. Robię serię o grach, które właśnie umierają i do widzenia na zawsze z reguły tak jest, więc mnie to boli, nie? Tylko chodzi o to, że tak sobie zacząłem rozkminiać nad tą nazwą subskrypcja w kontekście prawnym, nie? Że to jest takie zabezpieczenie się przed tym. No to jest kolejna z wielu rzeczy faktycznie. Wiadomo, dobra, że najlepiej, już tylko na koniec dokończę, że najlepiej by było robić gry tak, że kupujesz licencję na utwór do wykorzystania na zawsze, póki ta gra się jakby sprzedaje i tyle. No nie, no ale to pewnie trzeba tantiemy. Nowe pieniądze. Lecimy dalej. Czy widziałeś nowy trailer Tekkena 8? Z naszą szefową? Z naszą szefową. Tak. To przypominamy, żart wynika z tego, że nasza szefowa też ma na imię Lidia. Pozdrawiamy Lidkę, pewnie nie słucha akurat tego odcinka. Chociaż niektórych chyba słucha czasem. Tak. Więc może akurat się trafi. Słucha, bo pisze czasami do mnie, że ale fajny odcinek, chłopaki. Damy Lidia w tytule, może wtedy ją skończymy. O, właśnie. Ale tak, no do Tekkena 8. Ja myślałem, że to się nie wydarzy. Że w sensie wiem, że były nie, no były plotki, trzeba być polska przecieki, postać. No. Były przecieki, ale zanim były te przecieki, to podejrzewałem, że jednak to nie jest postać na stałe. Okej, okay, a co ciekawe, bo mówiliśmy nawet o tym, że Lidia jest bardziej postacią z Tekkena 8 niż z Tekkena 7 przez swoje stensy. No tak. Była świetnie zrobioną postacią. Tylko, że to jest twoja interpretacja. Nie? A chodzi mi bardziej o to, czy to jest postać, która jest, bo z polskiej perspektywy trudno to ocenić, czy to jest postać, która jest popularna na świecie? Z tego, co widziałem, to raczej jest taką estymą dobrą, może to jest złe. No właśnie, ale dobra jest... Ale poczekaj, w sensie ona jest dobrą postacią w Tekkenie, w sensie dobrze się nią gra. Nie jest taką... Tak. Tylko, że to nadal nie jest, nie, wiesz, ja pytam bardziej o to, czy ludzie na świecie się ucieszyli na przykład na widok Lidii Sobieskiej. Przypominam, że Lidia Sobieska jest panią premier Polski, jakbyście nie zauważyli. No i tyle. Jest wnuczką chyba prezydenta, czy coś. Każdy premier wygląda jak Ciri z Wiedźmina. Właśnie jakbyśmy mieli taką premierkę, to ja bym się zainteresował wyborami. Od razu bym się zainteresował przede wszystkim rzeczywiście przez to, że ma też ramę taką. Znaczy widać, że ona widziała swoją dozę gówna w życiu i wie, jak sobie radzić z problemami. Dokładnie. A to coś jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie do tego i bycia premierem? Już wiem, premierem i Ciri premierem, no bo ona bardzo inspirowała, szczególnie w Tekkenie 7 wygląda jak Ciri, to w 8 trochę już od tego odchodzą. Bardziej w stronę Niny.
zauważyłem tak stąd. Nie wiem, dasz jej odpowiednie ciuchy, kolor włosów i będziesz miał identyczną postać, myślę. Też prawda. Dobrze, ale no system walki tej karate, które miała takie bardzo klasyczne karate, które nauczają w Polsce, tam jeden z ich z tych stensów, nie, które ma. Super się mi grało w Tekken 7. Naprawdę mega dobra postać. I jeszcze jedna rzecz z tego trailera, jak sobie obejrzycie, to wszystkie linki tradycyjnie macie w opisie, ale jak sobie zobaczycie strój, widziałeś strój? No ma ten Polska, ten co tak. Podobny miała ostatnio. No. Podobny w 7 miała, tak, ale tak sobie, jak to zobaczyłem, to pomyślałem sobie, wow, czy naprawdę trzeba jakiegoś japońskiego designera w grze, żeby zrobić patriotyczny polski strój, który wygląda zajebiście. No nie? Bo on naprawdę wygląda zajebiście. To nie jest to, że dobrze wygląda. I przypomniało mi się, bo to jeszcze świeża rana po tych polskich strojach olimpijskich z tym takim Polska napisane, co ludzie się śmiali, że to Comic Sans. Ale to teraz współczesne, co jest? Tak, tak. Kurde, mi się podoba. Podobają ci się? Jest to ciekawe. Znaczy wiadomo, że my mamy w Polsce taką tendencję do narzekania na wszystko, zwłaszcza jak to jest związane ze sportem, ale no ja się zgadzam, że ten font jest odważnym wyborem, nawet jeśli nie określiłbym go obelżywym jakimś mianem, tak jak ludzie w internecie. To jest nietypowym wyborem na pewno. A tutaj... To prawda. Tutaj wyszło bardzo fajnie. Także mam nadzieję, że następnym razem na Olimpiadę jedziemy z takimi strojami, jak mali. Szczerze, jakby takie stroje były faktycznie... mieli polska reprezentacja miałaby takie stroje jak w Tekenie 8 ma Lidia, to byłoby wow. Ja bym nagle oglądał całą Olimpiadę. No, dla strojów. Ja wiem, już idziemy do następnego tematu, ale tak sobie myślę, że to jest istotne, bo to jest... ten strój sprawia, że ktoś wygląda cool i że chcesz mu kibicować, nie? Mhm. Że, także... jest najbardziej polski, jakby polski mógł być. Jeszcze tego brakuje orła jakiegoś. Chociaż tam jest chyba. Jest jakiś. Ale takiego orła prawdziwego z godła. Ale on jest. To jest taki prawie, że... Czekaj, niech znaczy, no spojrzę. On jest taki, no... Na rękawie tam miała chyba, nie? Tak, to tak. Taki sportowy orzeł. Sportowy orzeł. No kurde, no dobrze, niech tak będzie. Dobra. Fallout 5. To on. Microsoft chce, by gra została wydana przed 2030 rokiem. Tytuł brzmi śmiesznie, ale cały news sprowadza się nie tylko do tego, że chce, żeby powstał przed 2030, tylko to wynika z tego, że Todd Howard kiedyś powiedział, że Fallout 5 będzie dopiero po The Elder Scrolls 6, które jak wiemy, jeszcze długo sobie poczekamy. W każdym razie mówi, że już po 2030 roku, ale serial Amazona sprawił, że chyba zaczęli myśleć o tym na nowo, bo jest taki przeciek z podcastu Jeza Cordena, Xbox Tu, który przywołujemy go raz na jakiś czas, bo tam często tak. Się pojawiają jakieś tam takie wycieczki. No, że ponoć starają się teraz znaleźć jakiś sposób, żeby Fallout 5 ukazał się jednak wcześniej. Zwłaszcza, że celowanie w konkretny rok, wiadomo jak to wygląda, nie? Jakby celowali w 2030, to by się ukazało w 2035, a my będziemy już tak starzy wtedy, że nie wiadomo, czy na żywo nie będziemy mieli prawdziwego postapu w 2035. To prawda. Ktoś się śmiał w internecie, że... Nie wiem kto, gdzieś mi mignęła jakaś opinia i scrollowałem dalej, stwierdziłem, i lecę dalej, że Jez Corden czasami miał dobre strzały, czasami miał złe strzały i zgadza w sumie, się. Czy to nie jest takie trochę stranie po gałęzi? Wydaje mi się, że dlatego trzeba to trochę na pewno... Bo każdy tak mógł powiedzieć, to się logiczne wydaje, nie? Że teraz o Fallout będzie 5 no... szybciej. Tylko, że on często przeciekał rzeczy, o których nie miałby prawa sobie wymyślić. Rozumiem. Ale to prawda, że zdarzały mu się błędne strzały, ale to tak samo... To wynikało z decyzji w tam, wiesz, nie, w firmach, nie? Że to jest tak i to też chyba o tym mówiłem w którymś z pewnie kilku już na tym etapie materiałów o plotkach różnych, że
plotki mają to do siebie, że jak masz jakieś zakulisowe informacje, to one też mają w zwyczaju się zmieniać, zwyczajnie, nie? I takim przykładem, który najbardziej mi zapadł w pamięć, jest ten Pokémon Stars, który był teasowany przez Toma Hendersona, jak jeszcze pracował w Eurogamerze. I to wyglądało tak, że on miał naprawdę bardzo dobry taki, wiesz, historię przecieków, Tom Henderson w sensie, a nagle podał informację o grze, o której nic potem przez lata nie usłyszeliśmy, nie? I no i to wynikało z tego, że po prostu zmieniły się plany, nie? Ze Switchem Pro było to samo, że mieliśmy dużo plotek, które były z dupy i mieliśmy przecieki, ale jedno od drugiego się właściwie ostatecznie niczym nie różniło, bo plany się pozmieniały i tyle, nie? Bo pandemia weszła i pozmieniała. Także no wiadomo, ale to dlatego też mówię, to, że oni chcą, żeby gra się ukazała przed 2030 rokiem, właściwie nie jest przeciekiem, nie? To jest tylko taka informacja, aha, no spoko, a to czy wam się uda to zrobić? No, życzę wszystkiego dobrego, no. Bo to na tym etapie faktycznie, że 2030, mamy 2024, to parę sezonów Fallouta by mogło, nie? Kochani, przecież Todd Howard jakby co też powiedział, że macie Fallouta 76 z dożywotnim wsparciem. Więc jakby jest zawsze Fallout z wami. Przecież teraz zostało się darmowe DLC z tym panem, co dźwiga wielki plecak. Więc... A poza tym, jest jeszcze na pewno co najmniej kilka platform, na których nie macie Skyrima. Więc kupcie Skyrima. No właśnie. Co wam szkodzi? Wujek Todd będzie zadowolony. No, on wam zrobił serial, który wam się podobał lub nie i to była przysługa, a teraz zróbcie mu przysługę i kupcie gracze, Skyrim. Tak, gracze też jakby co, to też tam pewnie jakiegoś tam blastera wsadzili do tego Skyrima, więc możecie jakby na pewno modami, tak, no, stop, tak. Więc co, o co wam chodzi? Macie tyle tego Fallouta, dajcie spokój. Top 10 modów, które zmienią Skyrima w Fallouta 5. Na pewno jest taki. Na 100% jest takie coś takiego, a poza tym Fallout 76 to patrzyli już części powychodziło wcześniej. Dobrze, chciałem też powiedzieć, że no? Skyrim już ma piątkę w nazwie, więc to już jest, połowa roboty już jest zrobiona. Dobra. Kurde, ale to łatwo poszło, ale łatwo po Bethesdzie. Dobra, lecimy dalej. To przejechaliśmy się po Bethesdzie, to teraz Take-Two. Take-Two, jak wiadomo, bardzo biedna firma. Zarabia takie pieniądze, że nawet nie ma sensu ich pamiętać. Bo były jakieś tam wyniki ostatnio przy okazji jakichś poprzednich cięć ich, ale no nieważne. Redukują kolejne koszty, przy czym w tym przypadku kosztem są twórcy dwa studia. Twórcy no. Kerbal Space Program 2 i twórcy Oli Oli. Oli Oli World między innymi i Roller Drome'a. No, którego bardzo lubię i polecam. Tony Hawk na rolkach. Z pistoletami, z karabinami. Czekaj, pytanie, czy to do tego się odnosiło do Roller Drome'a właśnie, czy do Oli Oli World, że Baftę i 9/10 na tym, w każdym razie... No, to raczej nie Roller. Chcesz, Roller Drome mógłby być, ale to raczej nie. Nieważne, no w każdym razie któraś z tych gier, to jest już na tym etapie nieistotne, bo zostało zamknięte, więc w sumie... ale ktoś tutaj ładnie nawiązał w twicie z embedowanym w newsie, który macie podlinkowany w opisie, że można zrobić grę, która dostaje nominacje w złotych joystickach, ma 9/10 na IGN-ie i na Steamie, wygrywa BAFTę za najlepszą brytyjską grę, zarabia na siebie, a korporacja i tak no. ci zamknie studia, nie? Ktoś tam też chyba wypunktował, nie? Że tam szefowie sobie jakieś premie powypłacali. Wiadomo, ale to zawsze takim wieściom towarzyszą jeszcze zakulisowe informacje o tym, że szef... Że te pieniądze, które mogłyby zostać przekazane na utrzymanie tego studia, niestety zostały... Niestety były ważniejsze rzeczy. No i to jedną z tych rzeczy było na przykład wypłata dla CEO. Także... To jak u nas było przecież, nie, że czemu nie dodajemy lepszych gier do CD Action? Bo to dla mnie wszystko. Skoro Smuggler Ferrari pewnie jeździ. A, dla Smugglera, no tak, no. tak. To prawda. Jeszcze jest do tego tweet Kerbal Space Program, że nadal pracują nad Kerbal Space Program 2 i powiedzą więcej, kiedy będą mogli. Mhm. No i zobaczymy, co to oznacza, bo studio zostało zamknięte, więc nie wiem, no może ktoś tutaj, nasz newsman na cdaction.pl zasugerował, że może to taka podobna sytuacja jak Keoken Interactive,
które, czyli studia od Deliver Us Mars, czyli że studio zwolniło wszystkich, ale siebie samego właściciele zachowali, nie? Mm-hmm. Więc może tak to wygląda. Okay, następny okay. News. Ksiądz oskarżony o wydanie 40 tysięcy dolarów na Candy Crush i Pokémon Go. To jest taki news, który jeśli wypadnie sobota lub niedziela za rok, będziemy mogli przytoczyć tego newsa w następnym segmencie. To, nie? To jest w ogóle news bingo, nie? Tyle rzeczy naraz śmiesznych tak, w jednym miejscu. Ksiądz, ja mam bingo. Jest ksiądz, Pokémon Go, kradzież, defraudacja w zasadzie. Dużo pieniędzy i tak. Głupie tłumaczenie. No więc jeszcze mało tego. Chłop nazywa się Lorenz Kozak. To Kozak dosłownie K-O-Z-A-K, więc kozackim ruchem wydał najwyraźniej 40 tysięcy dolarów na mikrotransakcje w Candy Crush i Mario Kart Tour. Także. I to w czymś jeszcze było. W czymś jeszcze? A, że w Pokémon Go jeszcze. Tak. No w Pokémon Go, tak, tak. No więc Candy Crush słabo, Mario Kart Tour może trochę lepiej, chociaż ja się nigdy nie przekonałem do tej odsłony i Pokémon Go trochę rozumiem, no same się nie kupią rzeczy. Z drugiej strony można się rozwijać w tej grze, nie wydając pieniędzy, także... Czyli w zasadzie chłop zabalował za podatki oraz za datki wiernych. Tak, znaczy nie wiem czy za podatki faktycznie, ale no na pewno za datki, tak. Końcu... I to było, że tłumaczył się, że o to tak w sumie, gdzieś widziałem, że o to tak w sumie to tak wyszło jakoś przez przypadek, jakoś nie wiedziałem. Zresztą myślałem, że to nic strasznego, tam trochę mikropłatności. I okazało się, że prawdziwym problemem nie były kieszonkowe potwory, tylko właśnie potwór, który sięgał do kieszeni wiernych. Właśnie, a to przecież to ksiądz Satanek mówił, że Pokémony to złe, niedobre są. No i widzisz, i takie rzeczy potem się dzieją. No dobra. Czyli miał rację, wow. Został aresztowany tak w ogóle, więc spoko. No i tam jest sprawa chyba w toku wyjaśniona, coś tam. Ciekawe, czego do innej parafii przyniosą. Właśnie nie, bo za kradzież to nie, ale w Polsce to i tak by wyglądało tak, żeby przyjechała policja, on by ich opierdolił, policja by uklękła i odjechała. Prawdopodobnie. Jest dużo takich nagrań na YouTubie, polecam. Dobra. W Gothicu jest taka sytuacja, daj ci przerwę jeszcze, że jak jesteś magiem ognia, to jesteś ważniejszy, nie? I możesz Paladyna obrazić ją. O, przepraszam. Brzmi jak gra, w którą nigdy nie zagram, ale nawet trochę żałuję teraz. Dobrze. Musimy to omówić, bo to jest wyciek dotyczący Switcha 2. Jest strasznie dziwny. To źródło jest dziwne, dlatego że zazwyczaj wycieki w grach wideo to są jakieś tam, wiesz, że ktoś gdzieś coś usłyszał, ktoś ma kolegę gdzieś tam, albo ktoś podsłuchał kogoś jak coś tam. A tutaj mamy do czynienia z, jest taki, tak, i to wygląda w ogóle jakby oni próbowali w ten sposób zrobić sobie samemu reklamę. To jest firma, która robi akcesoria do, oficjalne licencjonowane akcesoria do konsol. Aha, już domyślam się o co chodzi, no mów. I oni na swojej stronie, normalnie firma się nazywa Mobapad, no już tak jest za późno, to musi być trochę reklama tej firmy. Na swojej oficjalnej stronie mobapad.com wypisali 6 podpunktów z rzeczami, które będą w nowym Switchu, że uzyskaliśmy z pierwszej ręki informacje i możemy się nimi podzielić. Pozdrawiamy, znaczy nie powiedzieli, że pozdrawiamy Nintendo, ale... Konkretną osobę, która nam to przekazała. No, ale Nintendo myślę, że no zerwie z nimi współpracę po czymś takim, no bo w sensie, no, ale to nie daj mi poleciał. Ładny gift for... A to nie, to ja pomyślałem coś innego, że oni zaprezentowali akcesoria, które będą pasowały do nowego Switcha i pokazali je, czy coś to też się zdarza, no ale to już brzmi... To już jak się zdarza, to już nie jest celowe. A oni po prostu wzięli i napisali wyciek na swojej oficjalnej stronie. Normalnie masz bloga na tej stronie i jest osobny wpis na blogu z ekskluzywnymi informacjami na temat Switcha 2 i mówią też Switch 2. I są w ogóle użyli wielu różnych fejkowych takich renderów, wiesz, jakichś mock-upów, takich rzeczy ewidentnie zrobionych przez fanów, żeby zobrazować... Jak to będzie wyglądało? Ale to właśnie nie będzie tak wyglądało, jak oni tu pokazują, więc nie wiem, po co to zrobili. No ale dobra, konkrety. Podpunkt pierwszy. Będzie wspierał nadal... inaczej.
fakty są takie, że ten chip chyba bluetoothowy czy coś, tam nie wiem, czy to jest chip, czy to jest, nie znam się na technologii, ale że to ten moduł odpowiedzialny za bluetooth łączy się w Switchu 2 z Joy-Conami i z prekontrolerami ze Switcha 1. Fajnie, chociaż to też nie oznacza chyba, że będzie wsparcie dla prekontrolerów, a byłoby fajnie, bo ja mam wszystkie. W sensie mam kolekcję prekontrolerów i mam wszystkie rodzaje. Mm. Także fajnie by było korzystać z nich dalej. No i jest tam wsparcie dla HD Rumble, więc fajnie. No, kartridże będą inne, ale to będzie ten sam case, co na przykład 3DS i DS, nie? Że będziesz mógł włożyć kartridż ze Switcha do Switcha 2, ale kartridża ze Switcha 2 nie włożysz do Switcha 1, bo będzie miał jakiś pewnie taki dynks czy coś, że nie będzie na to pozwalał. Tak. Będzie pełna kompatybilność wsteczna dzięki temu i oczywiście będzie można też cyfrowe gierki sobie kupować ze Switcha na Switcha 2. Co ma dużo sensu, bo przy takiej bibliotece Switcha i potędze tych gier to byłby strzał w stopę, gdyby to nie działało. Tak. A to mam nadzieję, że to będzie jeszcze bardziej... To znaczy, że ta kompatybilność jest jakaś taka mocna, w sensie, że ona nie wymaga... No bo kompatybilność wsteczna, którą mamy w tej chwili na konsolach, bo na Switchu nie ma w ogóle, nie? Ale na konsolach tam Sony i Microsoftu, ona nie jest idealna. I tyle. I trochę jesteśmy, zwłaszcza w przypadku Microsoftu, jesteśmy na łasce firmy, nie? Że jak wyłączą, to będzie trochę bardziej naokoło trzeba robić rzeczy. A tutaj jedyny problem, jaki może być, to jak wyłączą sklep, kiedy masz gry cyfrowo, nie? No ale to i tak. Wydaje się, że to przedłuża trochę żywotność też tego sklepu, nie? Bo teraz wyłączyli tam sklepy Wii U i 3DS-a, a to tam 12 lat, nie? Więc może to sprawi, że będzie 20 parę lat na przykład funkcjonować ten sklep. Zobaczymy. Ej, oni muszą, teraz pomyślałem, a się zaśmiałem, dodać muzyczkę do sklepu. Musi wrócić muzyczka, ja sobie wyobrażam, że tej muzyczki nie ma. A czekaj, nie ma muzyczki? Nie ma, jest bardzo, nie ma, jest tak bardzo właśnie nowocześnie jakby poszło, że tak właśnie, surowo. Właśnie to... Tak, faktycznie. Chyba robi się ten materiał przecież, nie? I na 3DS-ie i na Wii U jest muzyczka, i to były różne muzyczki w ogóle. I tak, tam w ogóle było też masa różnych jakichś easter eggów typu, że różne rodzaje Mario biegły podczas ładowania na przykład, nie? Nintendo w ogóle kiedyś miał... Długotrwało to ładowanie, nie? Było. Tak. Tak. Ale przy włączaniu sklepu na Wii U przecież była minigierka, że mogłeś sobie tego jednorękiego bandytę z ikonek tam z twoich gier, które posiadasz. Tak ułożyć. Fajna rzecz. Dobra, następna rzecz. Nowe Joy-Cony mają być większe. I magnetyczne. I mają być magnetyczne. Z kolei przyciski SL i SR mają być metalowe. Okej. Okay. I to jest elektromagnetyzm w ogóle jakiś, nie? Więc mocny, zasilany prądem magnetyzm. Ciekawe, ile czasu minie. Może tak nie będzie wcale i to nie jest na przykład fizycznie możliwe, ale ja bym chciał odliczać do pierwszego newsa, że ktoś został kopnięty prądem przez Switcha 2, jakieś dziecko. Bo na przykład lizało, nie wiem, Joy-Cona. W Legionie jest zrobione tak, że to są takie jakby trzaski. Ale tam też... nie ma elektromagnetycznych żadnych, nie? To jest czysto fizyczne chyba. Nie, czysto fizyczne, ale jest zupełnie inaczej wykonane, że je się jakby dosłownie wypina, nie? Że łamiesz jakby. Tam, no. To też mam wrażenie z takim trochę mieczem obosiecznym, że to może być problematyczne, ale my też często z tego Legion Go nie wypinamy tych padzików, no bo gramy sobie na konsolce, nie? Będzie jeszcze... Joy-Cony będą miały po dwa dodatkowe przyciski. W zasadzie nie do końca. Będą przyciski z tyłu. Jeśli macie pod ręką Joy-Cona, to spójrzcie sobie na tył Joy-Cona. Czyli wraca przycisk Z. No ale on ma ZL i ZR. No tak. Więc... Ale to chodzi o jakiś inny jeszcze przycisk taki... Taki jak masz, on w praktyce będzie tym, czym są te takie łopatki do padów, które weszły w ostatnich latach.
Te, co tak się daje tu, o, pokażę tutaj. Tak, z tyłu kontrolera po prostu. Tylko, że to jest rzecz, ja nie wiem, ty korzystasz z tego? Ja trzymam tam palce i wciskam, więc jeśli mam możliwość, to je dezaktywuję albo wyciągam w ogóle. Wiesz co, jak miałem tego Pro kontrolera za 1000 parę złotych, to korzystałem z tego, ale to tylko do czynności, które są powtarzalne. W przypadku Forspoken to był skok, który przyspieszał poruszanie się, więc... Ale tak jak jeżeli miałbym z tego korzystać jak na przykład jakąś ze spust do strzelania, tam... No, znaczy ja zbyt wiele przypadkowych wciśnięć bym zrobił. Może, kurde, do Finala 14 sobie zamontuję, bo tam do łowienia by mi się to przydało akurat. Dalej będzie USB-C, będzie możliwość... będzie output 4K. Cokolwiek to oznacza, bo to niekoniecznie oznacza, że gry będą w 4K. Pewnie bardziej przydatne to będzie do YouTube'a na przykład. Znaczy, albo, zobaczymy jeszcze, bo nie wiadomo też do końca. Albo na przykład będzie jakiś upscale do starych gier, no, gier na Switcha, nie? Z wcześniejszych przecieków wiemy, że upscaling ma być, że no. Tam mocno AI-em ma to być traktowane. No, i to jest AI, do którego powinniśmy go wykorzystywać. To jest taki good guide AI. No to jest AI, potencjalna nadzieja dla faktycznie dla takich mniejszych urządzeń, które mogłyby dzięki temu konkurować z dużymi, nie? Zobaczymy. Nowy dock ma jakieś coś tam z tyłu i aha, i nóżka od Switcha ma pozwalać na większą liczbę różnych ustawień. To jest takie... Aha, no i to, co było wcześniej wiadomo, że 8-calowy ekran 1080p. Spoko. To jest, myślę, max, na co można sobie pozwolić. Nawet nie wiem, czy to nie za duże będzie trochę. Brzmi chociaż, jak coś, co bym kupił. Chociaż więc... podejrzewam, że ktoś ma jakiegoś takiego, jakiegoś byka. Jaki ma ten Legion Go? Jaki ma ekran? 8 cali? 8 chyba cali. Legion Go chyba ma 8 albo 9. Jeszcze ostatnio widziałem, jest jakiś handheld teraz taki, który ma taki wielki, nie wiem, czy 9, czy 10 pewnie nie. 8 cala. No, ale gigantyczny. No, to jest chyba taki max rozsądny, nie? I tak to już jest za duże urządzenie, żeby je nosić gdzieś. Nie wiem, stary. Kiedyś mówili, że połowę mniejszy telefon niż iPhone 15 Pro Max, to już jest duże, więc ja nie wiem, gdzie jest limit człowieka. Ale do telefon to trochę, chociaż z drugiej strony telefony, no jak mamy takie duże telefony, ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie ich obsługiwać w 100% jedną dłonią. Nie? To prawda, ale w przypadku tego mojego Legion Go, mojej żony, przepraszam, to prezent dla niej. To nie jest problem, po prostu ona nie może tego usłyszeć. Prawda jest taka, że na początku był wielki efekt wow tym ekranem, a potem się przyzwyczailiśmy. I jakby dali nam 10-calowo, to też byłby taki wow, nie? A potem i tak jest z wieloma rzeczami, nie? Przyzwyczajasz się w ten sposób do OLED-a, przyzwyczajasz się do 120 Hz, czy 144, jak na przykład w moim telefonie. No, w ogóle nie jest to odczuwalne po jakimś czasie, bo zapominasz o tym, że to jest taki efekt wow, nie? Ja mam 30-calowy, ponad 30-calowy ekran i zapominam o tym, dla mnie już jest mały, nie? Jakby na początku miałem tak, że Boże kochany, zabija mi ten ekran swoją wielkością. Dobra, jedziemy dalej, bo to był taki tylko news na temat tego, że jakieś zmiany będą. Bardziej chyba informacja, najważniejsza chyba informacja tutaj jest taka, że to faktycznie będzie chyba w dużej mierze kontynuacja tego, czym był Switch. Że to nie będzie jakaś wielka rewolucja, chociaż też nie wiadomo, może... Aha, no jeszcze jeden przycisk będzie, to tam nieważne. Nie wiadomo do czego i zobaczymy, może to właśnie ten jeden przycisk zmieni wszystko. Może będzie do włączania VR bez okularów. Wydaje mi się, że dla Nintendo taką informacją, że warto zrobić Switcha 2, jest ten sukces tych handheldów, że ludzie chcą mocne handheldy. Ale właśnie, czy to jest sukces? Ile się sprzedało Steam Decka, ile się sprzedało Legion Go, ile się sprzedało tam no, nie, Aya Neo i... Nieporównywalnie mniej niż Switcha, nie? I czy właśnie... Ale to też dla nich informacja, że to nie jest krok w bagno, tylko krok po prostu bezpieczny. Ale czemu to jest dla nich informacja? Skoro to one wszystkie razem się nie sprzedały... Ja nie wiem, no teraz mówię oczywiście z dupy. Podejrzewam, że Steam Deck się dość dobrze sprzedał, ale dość dobrze jak na wchodzące urządzenie. Gdyby Switch sprzedał się tak jak Steam Deck, to Nintendo by interes zwijało, myślę. Okej, dobra. No nie wiem, wydaje mi się po prostu, że
jest to jakaś dla nich informacja bezpieczna. No ale przecież, jaka? Że to działa. No, w sensie to, że mogą wypuścić Switcha 2 i nie umrą od tego. I sprzedadzą tyle, ile sprzedało się Steam Decka, czyli... Nie, no nie, no przecież to zadziała marka, nie? W sensie, że no, Nintendo, nie? I ja wiem, ale właśnie Nintendo. Dlatego ta marka jest większa niż te wszystkie... Nie wiem, czy jest oficjalna informacja. No, oczywiście w Bingu mi otworzyło moje zapytanie, nieważne. Przejdźmy dalej, ale no, w ogóle myślałem, czy nie zrobić na ten temat, nie tylko na ten temat, ale to śmiesznie, że weszliśmy na to, bo mam to jako przykład jednej rzeczy, o której bym potencjalnie materiał zrobił. Okay. Że często wpędzamy się sami, jako gracze, w pułapkę taką bardzo wąskiego postrzegania niektórych kwestii, takiego, że siedzimy w niszy i nawet o tym nie wiemy, nie? Przenośne pecety są niszą, nawet jeśli tak. Wydają się ogromną niszą i konkurencją dla Switcha, no to de facto nią nie są. Dobra, następny segment. Dogrywka. Witamy w segmencie Dogrywka, który mimo, że jest o tym, co się działo w grach wideo 10 lat temu, to zaczynamy dwiema ciekawostkami związanymi z tym, co działo się w te dokładnie dni, czyli w sobotę i niedzielę, inaczej, 4 i 5 maja na świecie, nie tylko w grach. Jeszcze jak? 4 maja zeszłego roku. To jest, tu powinna być jakaś tajemnicza muzyka, nie wiem, czy zostanie wmontowana, ale wczujmy się. Tajemnicze 500 funtów spaghetti zostało rozrzucone w lesie w New Jersey rok temu i nie wiadomo było, o co chodzi. Nadal chyba nie rozwiązano tej tajemnicy. W każdym razie pewnego pięknego dnia w mieście, jak ono się nazywa, Old Bridge w New Jersey, niejaka Nina Jochnowicz spacerowała sobie, poszła do lasu, jest to miasto o populacji około 66 tysięcy osób, poszła do lasu i zobaczyła tam bardzo dużo spaghetti. I są zdjęcia, nie wiem, czy wam je pokazać, chyba może je wam pokażę, ale bardzo dużo spaghetti ktoś wyrzucił. Dobra, a co jeżeli, to nie duchy jednak, tylko... Nie, raczej duchy. Tylko na przykład jakiś performance artystyczny nastąpił, było jakieś coś się wydarzało, a potem przychodzi człowiek i myśli sobie, what the fuck? Nie wiem, no tutaj są... W tym artykule są przykłady żartów na ten temat i że ktoś napisał jakiś, że głównym podejrzanym jest gość o nazwisku Al Dente. Ale myślałem, w ogóle sprawdziłem. A coś o Eminemie i spaghetti mamy jest? Nie? Bo tak... A to w ogóle, bo on ma jakąś swoją spagieciarnię, nie? Nazywa się Mam Spaghetti w ogóle, tak. więc możliwe, że. No bo to szczerze, 500 funtów, sprawdziłem, że to jest tam 220 kilo. To nie jest jakoś dużo, strasznie. Więc to jest dużo, ale myślę, że jak jest jakaś duża impreza, na której podają spaghetti, to może być, no chociaż nie wiem, 200 kilo spaghetti? To nie, no to naprawdę jakieś bardzo... No poczekaj, jedno opakowanie spaghetti ma pół kilo, nie? No to tak... No i co? Ale... To brzmi jak po prostu jakieś postimprezowe coś, albo coś postperformansowe. Ale może faktycznie jedna knajpa jakaś jakieś... Ale, bo to, a to suche spaghetti czy ugotowane? To jest ważne. No ono ono jest ugotowane ewidentnie. Co w sensie się to jest spaghetti? Wydarzyło? To jest spaghetti? Ja nie wiem, czy to wynika z tego, że ono już trochę leży, czy po prostu ono ma jakiś sos. Chociaż nie, no wygląda jak sam makaron. Dobra, przejdźmy dalej. 5 maja z kolei na Florydzie dla odmiany pewien Florida man uciekał przed policją, może inaczej. Był najpierw poszukiwany przez policję. Za, w ogóle, żeby było żałośniej, to nie za posiadanie narkotyków czy sprzedaż narkotyków, tylko za wyrażenie chęci sprzedaży narkotyków. On się chciał chyba wkręcić w dealowanie, ale mu się nie udało i policja go zgarnęła i miał pewnie... Mógł być na wolności, ale pod warunkiem, że nie będzie robić niczego złego albo coś, albo się ukrywał przed policją, no nieważne. Policja go złapała, jak uciekał w komicznie wyglądającej blond peruce, takiej... No ewidentnie damskiej, ale też takiej rozwianej,
i myślał, że się... I zobaczyli po prostu, zobaczyli chłopa, który wygląda jak on, tylko ma taką żałośnie nieułożoną perukę koło jego domu. Musimy więc... poszukać ich informacji z Zielonej Góry, bo to brzmi bardzo podobnie jak wydarzenia tam na co dzień. Tak, to prawda, jakby był tutaj jakiś nóż, to by było z Gorzowa. Ale nie widzę, nawet na zdjęciu, bo jest zdjęcie w ogóle, to też chyba dam, żeby można było pokazać. Warto zobaczyć chłopa. To przy nim nie ma chyba noża żadnego, także faktycznie nie jest to Gorzów, tylko Floryda. A można by się pomylić. Dobrze, przejdźmy do newsików. Sprzed 10 lat. Sprzed 10 lat. CD Action jak zwykle spóźnione. Nagroda Internet Explorera. Wow. No i tak. Żeby nie było zbyt zabawnie, to 10 lat temu w wieku 71 lat zmarł Bob Hoskins. Kim jest Bob Hoskins? To jest osoba, o której wspominam głównie dlatego, że grał Mario w filmie Super Mario Bros. No i, i jak oglądałeś, kto wrobił Królika Rogera, no to jest Roger. Bohater. To nie jest Roger. Ale on grał w wielu, w sensie to był uznany aktor i filmowy, i chyba teatralny nawet, więc wiele różnych rzeczy zrobił w życiu, ale pamięta się go głównie za Mario i za Królika Rogera. Już lepiej za Królika Rogera go pamiętam. Czy to jest w ogóle ten chłop, o którym ja myślę? Jeżeli... Który powiedział, że najgorsza rzecz, jaką w życiu zrobił, to Super Mario Bros? Tak. Jedna rzecz, której żałuje. W ogóle to powiedział na ileś tam lat przed śmiercią. Nie, bo zniszczył markę. Dobrze, no. Co tam ciekawego? Dalej, 10 lat temu również był news o tym, że Hellraid jest będzie na nowym silniku, na nowych konsolach i nowy zwiastun. No i że gra trafi w 2015 roku do Early Accessu. Przeniesiona na Chrome Engine 6, czyli ten silnik, na którym jest Dying Light. No i fajnie, no, to się nie wydarzyło. Super, ostatecznie trafiła do automatu takiego arcade w grze Dying Light 2, czy 1, chyba w 1, już pamiętam, chyba w jedynce. W każdym razie nie jest osobną grą tak. I tyle. Jest osobną trybem, szkoda, bo to ja z tego co wiem, to tam były super plany na temat tego Hellraida i tam część ekipy w Techlandzie była po prostu rozczarowana, że tak się to potoczyło, nie? No, to pewnie zawsze tak jest, nie? No, też prawda. Dobrze. 10 lat temu z przyjemnością na pewno ja to napisałem, nie? Tak. Że na CD Action Expo będzie Nintendo. To nie byłoby nic zaskakującego, gdyby nie to, że Nintendo przez kilka lat wcześniej w ogóle nie było w Polsce i już o tym mówiliśmy przy okazji Expo na pewno, że CD Action Expo w 2014 było pierwszym eventem, na którym się Conquest, czyli polski dystrybutor, pojawił na pełnej. Naprawdę. Tak, tak, tak. Tam na pewno było super, reklamowali potem te Wii U, a teraz był na Expo w zeszłym roku też i, u nas. I nie wiem, czy będzie w sumie, nie sprawdzałem. Roku? Też nie sprawdzałem, kurczę, super. Ale zapraszamy na Expo w tym roku, tak, nasze święto. Nie wiem, czy taka informacja jest podana też publicznie, więc nawet jeśli masz jakieś zakulisowe, to nie. To oczywiście, że nie. Ale tak czy inaczej zapraszamy, na pewno jeśli nawet się okaże, że nie będzie Nintendo, to będzie masa innych fajnych rzeczy do zobaczenia. Coś chcesz dodać? Oprócz tego, że na przykład, że kiedy i gdzie, powiedz mi, kiedy i gdzie będzie CD Action Expo w tym roku? CD Action Expo będzie w tym roku wyjątkowo, a nie wiem, czy może nie na stałe. Może na stałe. W Łodzi, w Atlas Arenie, 1-2 czerwca. Wstęp jest za 30 ziko na 2 dni, więc całkiem spoko moim zdaniem cena. A jak się ma tam chyba kartę łodzianina, dobrze pamiętam, tak, to się wchodzi za dyszkę, więc już jest spoko. I co? I będzie dużo gierek. Będzie na przykład strefa gotyczkowa, taka wioska gotykowa robiona przez ekipę LARP Gothic. Pozdrawiamy swoją drogą. W ogóle na sklep cdaction.pl, gdzie można sobie kupić wejściówki, są też bilety VIP i tam można zobaczyć jakieś... To nie miała być reklama, tylko to jest tak przedtem z ciekawości, ale ja bym dla samej koszulki z grafiką śledzia. No, mam takiego śmiesznego konia. Właśnie nie jest śmieszny, jest taki... W sensie super epicki. Fajny koń, tak. To nie koń.
No, Eksporożec. Eksporożec, taką ma nazwę? Tak. No, będzie Polska Liga Esportowa, czyli trochę będzie sportu, nazywa się ten event Nowy Poziom. Będzie strefa retro, będzie strefa Seduction Family dla najmłodszych, więc warto przychodzić z dzieciaczkami. No, niestety nie mogę za swoją córką przyjść, bo będzie miała wtedy 3 miesiące, więc co najwyżej by się wkurzała na hałas. No i będzie taka strefa expo z wystawcami i niewystawcami. Jeszcze z tego, co widzę, nie są zapowiedzieni, jacy to będą wystawcy. Strona tutaj jeszcze pusta, więc wszystko się będzie na przestrzeni teraz tego miesiąca pewnie... Ale wiemy, że warto. Tak. W sensie to jest tak, że tam jeszcze będą rzeczy ogłaszane, ale no... Uwierzcie nam, że warto. Tak i to warto... Szczerze? Nawet gdyby była na poprzednim expo połowa tego, co było, to byłoby super. Także to najważniejsze, że będziecie wy i że będziemy my, że będziemy mogli sobie zbić piątki. Tak jest. Będziemy cały czas łazić, podejrzewam, tak jak było poprzednio, będziemy cały czas, albo prawie cały czas łazić po showfloorze tak zwanym, więc będzie można się... Dokładnie tak. ...se fotę zrobić, podpisać, pogadać, coś tam, i tak pogadać. Dalej. No, dobra. Obrazić Dawida, nie róbcie tego. Nie róbcie dalej. Tego. I ostatni newsik sprzed 10 lat jest taki, że... Pamiętasz, co to jest Project Beast? A, ty czytałeś te newsy, jak ja ci je wysłałem, więc wiesz co, nie czytałem specjalnie tych sprzed 10 lat, bo ja się lubię zaskakiwać, to jest zawsze okay. Fajne. Czy wiesz, co jest Project Beast? Nie mam pojęcia, już widzę po obrazku. No, wyciekło 10 lat temu jakiś Project Beast robiony przez From Software we współpracy z Japan Studio, zamkniętym już studiem Sony. No i to jest Bloodborne. Dokładnie, po piesku poznałem. Jeden z pierwszych mopków do ubicia. Piesek faktycznie, kultowy piesek. Tak jest. Wygląda trochę jak taki Cocker Spaniel, ale w wersji zombie. Nie, to ma być jakiś chyba bardziej, jak one się nazywają, ogar. Pewnie bardziej jakiś, nie? Taki ogary chyba takie są. Ogar? Kind of. Czy jak wpiszę ogar, to mi... Ogar nie jest taki smukły, bez sierści? No jest trochę smukły, ale on nie jest smukły, on jest po prostu taki poobrywany. Nie, to jest takiego, taka obdartus sierść jego, taki obdartus. Taki. Może jakby ogara się takiego w błocie wydarzało. Ogarnij się. I dobra. I to tyle w tym segmenciku, a teraz będzie kolejny segmencik, czyli coś, na co potrzebujemy nagrania w ogóle Wojtka. To prawda. No nie, i co teraz? Trzeba będzie go poprosić, żeby nam nagrał. Mam nadzieję, że zdąży dzisiaj, bo to o tym zapomniałem. To jakie to teraz ty powiedz ładnie? A teraz? Spróbuję powiedzieć głosem Wojtka. Jajem to zmienimy. A teraz wasze kremóweczki. A teraz wasze kremóweczki. Miam, miam, pycha. Mamy wasze kremóweczki. I pierwszą kremóweczką, która mi wpadła w oczy, to nie celowe. Paper Mario The Thousand Year Door. O tym mówiłem właściwie w poprzednim odcinku, ale tutaj Goku Rotfl napisał, że to jest jego kremóweczka i że Switch to jego pierwsza konsola. No nie będę tak teraz tego przeformułowywać. Switch to moja pierwsza konsola, więc mam całą masę klasyków do nadrabiania i jako 30-letni dziad ogrywam wszystkie możliwe gry z Mario. Słusznie, to już akurat ja dodaję. Super Mario RPG... Wiek. Słucham? Taki wiek to już jest. Że... Kryzys wieku średniego, 30 lat. Super Mario RPG mnie zachwyciło, więc na kolejny remake uznanego RPG z Mario czekam z niecierpliwością. Trzeba też pamiętać, że Paper Mario to nie są aż tak bardzo RPG, chociaż no, na pewno ta starsza jeszcze odsłona jest bardziej RPGowa niż te nowe, więc życzę dobrej zabawy. Moja żona w to będzie grała. A ja będę patrzeć. Marek Popiołek 59. Najmocniej przepraszam. Napisał. Moją kremóweczką maja będzie Early Access Hades 2. I tłumaczenie sobie, dlaczego to nie to samo, co preordery. Coś w tym jest. Ale no, faktycznie Hades 2... śmiesznie, bo Hades 2 jest o tyle nietypową sytuacją, że chyba mało osób się spodziewało, że będzie sequel. Dlaczego? Czy skoro Hades 1 jest tak świetny, to czemu nie powstał Hades 2? No to powstał właśnie. No tak, ale ich poprzednie gry też były dobre i żadna nie miała sequela chyba, nie? Aha, że w tym sensie. No ale to mimo tego, że jest sequel, a czy jest sequel, ale nie jest sequel, w sensie, no wiadomo, że jest, ale jest inny bohater, inna bohaterka, tak? Więc trochę to gdzieś tam... Więc, ale wiesz, chodzi też o to, że te gry są do siebie, one mają wszystkie to samo DNA. Tego tak. Studia. I zrobienie Hades 2 z innym protagonistą, z
z podobnym gameplayem, ale pewnie jakimiś jednak zmianami, wydaje się bardziej marketingowym zabiegiem niż... nie? W sensie, że może mogli zrobić pewnie tę samą grę i nazwać ją inaczej, ale nie sprzedałaby się tak dobrze, jak kiedy nazwali ją Hades 2. A co jeśli szef Supergiant Games po prostu cały czas robił inne gry, ponieważ szukał takiej, która przyniesie mu złote jaja i w końcu jak przyniosła, to teraz będzie same sequele napierdzielał. Może tak być, no. Że lepiej, no tak, może... Pewnie nie jest to jedyny też taki przypadek w historii gier wideo, nie? Pozdrawiam Ubisoft. Dobrze. Chciałeś tego komentarza chyba pana Vibe przeczytać, nie? Jaki? O Hellblade'zie? O Morbidzie. A, to sekunda jeszcze, bo mam po kolei mam najpierw... A, masz po kolei, przepraszam. Ale faktycznie, no faktycznie mogę o tym Morbidzie, bo go nie otworzyłem sobie osobno. Tak, The Vibe napisał, lub napisał, ale chyba napisał. Morbid może być moją kremówką Maja. Z 2D Metroidvania Souls zrobili gierkę w 3D, ciekawe czy się uda. Ja w ogóle nie kojarzę tej poprzedniej, faktycznie był Morbid coś, Morbid dwukropek coś tam. Mhm. Brzmi jak ksywka streamera, Morbid. Może, albo jak ktoś się pomylił i chciał zapisać Norbit, czyli ten film z... Jest jakiś metalowy zespół Morbid. No wiadomo, no dobra. W każdym razie Morbid The Seven Acolytes to jest pozytywnie odebrane, ale chyba nie jakoś mega popularne z tego co widzę po recenzjach na Steamie. Taki Souls-like 2D. I teraz to samo studio robi trójwymiarowego Souls-like'a i to brzmi jak porywanie się na coś ogromnego i to życzę prawda. Im wszystkiego najlepszego. Życzę im powodzenia, bo to nie jest, chyba nie ma prostego przełożenia z 2D na 3D w tym przypadku, nie? W tym gatunku. No absolutnie, absolutnie nie ma. Co udowadnia niejakie No Rest for the Wicked. Przepraszam. Tak, zapewne udowadnia. Nie wiem, niech Nertea napisze, czy Nertea się czyta, czy Nerti. No nie wiem, ale w każdym razie tutaj pisze, że jak mówicie o swojej kremówce, to powinniście po niej zaśpiewać Barkę. Nie możemy, bo my nie nagrywamy raczej nigdy o 21.37, a Barkę śpiewamy codziennie o 21.37. Zapraszam do Wrocławia, gdzie na rynku można usłyszeć o 21.37 wygrywaną Barkę przy kościele. Jak mieszkaliśmy koło rynku, to zawsze to był seans, tak. No i Ghost of Tsushima, tak? I że Ghost of Tsushima na peceta jest kremóweczką na maj. Spoko. Jeżeli ktoś nie grał na konsoli, to faktycznie dobry pick. Ja czekam na wersję Xboxową oczywiście. No i tutaj się pojawiło też Hellblade 2 od Wilku 1986. Dwa dni temu napisane super klimat pierwszej części. Ludzie narzekali na drewniany system walki, a mi siadł i grało się przyjemnie. Ja nie grałem w żadnego Hellblade'a, ale na drobie opisuję sam. Nie trudno, bo był jeden do tej pory. Ale może grałeś jakieś inne gry tego studia? Nie. Niestety nie? Byłem. Żadnego Heavenly Sworda ani niczego, który jest. Ale to mogę liczyć, że grałem 15 minut Heavenly Sworda. Pożyczoną kopię gry pamiętam, miałem od kogoś. Grałem nie pamiętam od kogo nawet. Ale w ogóle. Nie wiem, jakiego. Czy zostało jakoś wyjaśnione, dlaczego oni najpierw zrobili grę Heavenly Sword, czyli miecz. Taki niebieski miecz, a teraz robią Hellblade, czyli ostrze piekielne? Czy to jest jakiś... Czy to jest ten sam case, co... Czy podobny, powiedzmy, że twórca Final Fantasy robi ciągle gry, które tak samo... W sensie The Last Story na przykład, czyli dosłownie ostatnia historia, finałowa fantazja. Nie wiem. To ciekawe. Powinien to ktoś sprawdzić, jak dla mnie. tak, ale wracając do tego Morbida, Morbid The Lords of Ire się nazywa, Ire, ta gra. I wygląda nawet spoko, chociaż no mówię, trudno na podstawie gameplayu takiego dość krótkiego ze Steama stwierdzić, to może być równie dobrze 10 na 10 i 2 na 10. 10 na 10 raczej nie, chyba że to jakaś wczesna wersja. Dobra, tyle chyba. Czy coś jeszcze mamy do zrobienia, ogłoszenia, powiedzenia? Chyba nie. To zapraszamy was na kolejny odcinek, zapraszamy tych... A! Wiem! Coś, o czym mieliśmy powiedzieć dawno temu, ale jesteśmy bardzo kiepscy w byciu sprzedajnymi świniami, więc zapominamy, jak mówimy o możliwości wspierania nas, to zapominamy powiedzieć cały czas, że odkryliśmy, że na iOS-ie nie ma... W apce iOS-owej na YouTubie nie ma możliwości wspierania.
I nie wiem w sumie, jak rozwiązać ten problem. Napisz do Apple'a, że proszę pieniądze oddać. No tak, ale co, że proszę pieniądze oddać? No, że tych wszystkich ludzi, którzy nam by dali pieniądze, ale... To mi chodzi. To też nie jest tak, że my to jakoś bardzo dla pieniędzy robimy, bo to nie są jakieś kokosy, my mamy dość nisko te progi ustawione, ale chodzi bardziej o jakieś takie tworzenie społeczności, nie? Chyba, że na desktopie sobie, wiesz, się wyświetli wtedy w telefonie. Tak, można sobie po prostu, jeśli ktoś chce, to raz, że ma opcję na Spotify pewnie wspierania, chociaż nie, może na Spotify też jest na iOSie wyłączona możliwość wspierania, bo na przykład się nie dogadali z Apple'em. W sensie to pewnie wynika w ogóle z tego, że Apple jest jakie jest i że nie pozwala poza systemem Apple'owym płacić pieniędzy. Powiedziałem to mgliście, ale jak ktoś ma, jak ktoś się orientuje w, na przykład w sporze między Epic Games i Apple'em, to wie, o co chodzi. Raz, że możecie na Spotify'u, a dwa, że można też sobie jakieś przeglądarce to pewnie odpalić, albo podejrzewam, że nawet przeglądarce na iPhone'ie. Nie jest to może najwygodniejsza opcja, ale no trochę nie bardzo widzę inne opcje. Klikam sobie na nasz odcinek płatny. Chcę go sobie odsłuchać. Chcesz usłyszeć więcej od tego utwórcy? Niektóre treści są dostępne tylko dla subskrybentów. Dowiedz się więcej i nic się nie pokazuje. Bo nie możesz się dowiedzieć więcej. Jesteś na iOSie. Czyli też na iOSie nie można wspierać się przez Spotify. Świetnie. Przez Spotify, no. Nie fajne jest to, że są wykluczeni nagle część naszych widzów łamane na słuchaczy przez to, że Apple jest jakie jest, no ale cóż. Jakby co, to na MacBooku można. Ale to... No to dobra, czy można powiedzieć, że nasze kremówki to jest jak czytanie komentarzy widzów? Chyba tak, w zasadzie tak. Czy nie? Trochę tak, nie będziemy robić raczej specjalnie jeszcze czytania komentarzy, no bo jakby i tak, kto miał się poczuć wyróżniony, ten się poczuł. tak? Proszę, zażalenia, nie wiem, no. Gdzieś tam. Tymczasem co, kończymy i tak. Będziemy zapraszali na dodatkowy odcineczek półgodzinny dla ludzi, którzy nas właśnie wspierają. Zgadza się. Dzięki wam, Dawid może chodzić na przykład do barbera i pięknie swoją brodę ogarniać. Albo może nie chodzić i ignorować to. To prawda. No, ale wydawać tylko na giereczki i co wtedy? I na różne rzeczy inne. Nie mogę wam powiedzieć jakie. Jak Snoop Dogg. I na kubki, wszystko idzie na kubki, nie umówmy się. Zapraszam na mojego Twittera. Co czwartek nowe zdjęcie nowego kubka. Idziemy sobie, nie? Już nie będziemy przedłużać. Nie będziemy państwa zatrzymywać. Dzięki Przepraszamy za wszystko, jeżeli czymś się poczuliście urażeni. Na przykład Krzysiek tak trzyma ten mikrofon, że ja coś podejrzewam, że mogło przy każdym P być... Nie, to jest siatka. Zobacz. A nie, to spoko. To na pewno wyeliminowało wszystko. To jest siatka Elgato. Dobry, słuchaj. Ale AI to chyba już dość dobrze usuwa, nie? Wydaje mi się. A nie, to potraktować. Ja bym był AI, to bym to usuwał. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy i cześć. I zdrówka. Pa, pa.